Chorzowie na najstarszej giełdzie terrarystycznej w Polsce, czyli Animals Live. Dzisiaj mamy około 80 wystawców na ponad 400 metrach bieżących stolików. Zwierzęta są z całego świata. Zaraz Wam pokażę wszystko, co możecie znaleźć na naszej imprezie. Najpopularniejszym ostatnio gatunkiem jest pyton królewski, no z wielu powodów. Jest to jeden z mniejszych gatunków pytona, bardzo spokojny i występujący w tej chwili już w kilku tysiącach odmian barwnych. Także jest to niezła zabawa w hodowlę, ale też niezła zabawa w genetykę. Chciałem Wam pokazać jedno z najładniejszych, najbardziej kolorowych stoisk ze zwierzakami bardzo dobrej jakości, wysokiej klasy, w wielu odmianach barwnych. Proszę. No i proszę bardzo, zobaczcie sobie, to jest jeden z gekonów z tego stoiska, jaki jest piękny, kolorowy i w jakiej jest kondycji. Teraz klasyka polskiego pajęczarstwa, czyli Spider Shop, znani i lubiani. Jakub, jeden z najlepszych fachowców, jeśli chodzi o pajęczaki, jakiego znam. Brachypelma albiceps. Pamiętajcie, wszystkie brachypelmy są gatunkami chronionymi. Od osoby sprzedającej musicie wymagać dokumentów, które świadczą o jej legalnym pochodzeniu. Dla żądnych przygód robaki w różnych smakach. Po kolei łączniki, zofobasy, świerszcze, karaczany, szaręcy. Kiedyś na filmie u ziemniaka o tym żeśmy rozmawiali, że owady to jest nasze białko przyszłości. I tak będzie. Że mimo, że bardzo lubię wołowe steki, to również moja przyszłość jest tutaj na tych kumiskach. No tu mamy sklep internetowy Kaiman, jedno z większych i bardziej kolorowych stoisk, jeśli chodzi o sprzęt. Także mamy tu kilka różnych firm, ale to jest jedno z największych i najlepiej zaopatrzonych. No nie chcę akwarystom przeszkadzać, bo no, łowienie rybek jest dosyć żmudne, ale mamy też w tej chwili kilku akwarystów na naszej giełdzie terrarystycznej i myślę, że to już będzie taki trend, że terrarystyka i akwarystyka będzie na stałe z sobą. Są też rośliny bardzo fajne, akwarystyczne. Tam można podejść, zobaczyć z bliska.
chciałby ktoś zacząć swoją przygodę z terrorystyką na takiej giełdzie od zera, to jest to możliwe. Zaczynając od terrarii różnych, i z płyty meblowej, i ze szkła, i z wystrojem, i puste do aranżacji własnej. Widzieliśmy przed chwilą stoiska z grzałkami, z chowkami, z miseczkami, z matami grzewczymi, z kablami grzewczymi, żarówkami specjalistycznymi UVA, UVB. Także można wejść, zamarzyć sobie, jaki chce mieć zbiornik i urządzić go właśnie na takiej giełdzie. Pierwszy przykład, terraria z płyty meblowej. Następny przykład to są terraria szklane, już urządzone, z żywymi roślinami, ze sztucznymi roślinami, co kto lubi. Puste zbiorniki szklane do aranżacji własnej. Jak ktoś nie jest jeszcze gotowy na żywego zwierzaka, to na takiej giełdzie może też sobie kupić jakieś gadżety związane ze zwierzakami, generalnie z terrorystyką. I jednym z przykładów jest to stoisko, gdzie są różne rzeczy typu torby, plecaki. Witam, zapraszam na swoje piwnice, giełda Terra Aqua Arena Gliwice. Serdecznie zapraszam. Jak widzicie, można z konkurencją żyć całkiem przyjaźnie. Zapraszam również do Gliwic, ja też się tam pojawię. Oprócz terrorystyki, oprócz akwarystyki, praktycznie na każdej giełdzie możemy spotkać stoiska z roślinami. Różne to są rośliny, bardzo często są to rośliny, które możemy użyć jako wystrój do swojego terrarium, ale nie tylko. Także tu jest firma, która u nas zawsze jest z roślinkami dobrej jakości. Jednym z podstawowych artykułów na tych giełdach jest oczywiście karmówka. Także tu mamy firmę, która zawsze u nas się wystawia z karmówką w różnych rozmiarach. Także czy macie malutkiego bekona, czy ogromnego warana, tutaj zawsze znajdziecie coś smacznego. Za chwilę będzie licytacja dla Piotra, to jest terrorysta, który walczy z nowotworem, i właśnie Helen Creatures przekażą jednego ze swoich zwierzaków na tą licytację. Ja go zabiorę, żeby go tam zanieść. No i proszę, przekazany został na licytację pyton tygrysi Granit. Idę go zanieść tam na miejsce licytacji. To jest ten szczytny cel, na który będziemy zbierać pieniądze. Jeżeli choć trochę zainteresowała Was nasza impreza, to zapraszam na giełdy Animals Live, które odbywają się we Wrocławiu, w Chorzowie oraz w Krakowie, organizowane przez firmę Animals Max.